To nasz wielki wstyd i hańba. Poruszenie po przyznaniu Nobla. Pokojowa Nagroda Nobla dla WFP. Bardzo duże zaskoczenie. Pandemia koronawirusa jeszcze raz pokazała, że jesteśmy jedną wielką globalną wioską. Jeśli nie będziemy działać wspólnie i globalnie, to nie rozwiążemy naszych problemów. Myślę, że to był główny powód, dla którego Światowy Program Żywnościowy otrzymał Nagrodę Noblowską, komentuje w rozmowie z interią.pl profesor. Doktor habilitowany. Anna Giza-Poleszczuk z Instytutu Socjologii i Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatem Pokojowej Nagrody Nobla 2020 został Światowy Program Żywnościowy WFP. To agencja ONZ i największa organizacja humanitarna świata. Norweski Komitet Noblowski podkreślił w uzasadnieniu werdyktu, że organizacja została nagrodzona za wysiłki na rzecz zwalczania głodu i za działania na rzecz pokoju na obszarach dotkniętych konfliktami. Doceniono też, że zapobiega wykorzystywaniu głodu jako broni w czasie wojen. Ta wygrana jest bardzo dużym zaskoczeniem. Starannie przygotowywałam się do dzisiejszej sesji, śledziłam notowania, patrzyłam, co obstawiają różne, szacowne instytucje i, szczerze mówiąc, Światowego Programu Żywnościowego nie zauważyłam. On może pojawiał się wśród typów, ale zupełnie nie przyciągnął mojej uwagi. W tym roku Komitet Noblowski zaskoczył nas w różnych wymiarach, nie tylko jeśli chodzi o pokojową Nagrodę Nobla, komentuje dla interii.pl profesor. Doktor habilitowany. Anna Giza-Poleszczuk, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Nobel w cieniu pandemii. Jak podkreśla ekspertka, ostatni rok nie przyniósł spektakularnych i przełomowych wydarzeń w zakresie działań na rzecz pokoju. Z drugiej strony pandemia koronawirusa jeszcze raz pokazała, że jesteśmy jedną wielką globalną wioską. Jeśli nie będziemy działać wspólnie i globalnie, to nie rozwiążemy naszych problemów. Myślę, że to był główny powód, dla którego Światowy Program Żywnościowy ONZ otrzymał Nagrodę Noblowską, mówi profesor Giza-Poleszczuk. Jak podkreślano w uzasadnieniu, chodzi nie tylko o dostarczanie żywności potrzebującym i głodującym, ale również o wsparcie dla wspólnot, by prowadziły lepsze uprawy, by lepiej potrafiły zapewnić sobie bezpieczeństwo żywnościowe, dodaje socjolog. Głód jest naszym wielkim wstydem i hańbą. Głód jest naszym wielkim wstydem, naszą wielką hańbą. Z jednej strony mamy tych, którzy marnują żywność na wielką skalę, z drugiej, tych, którzy głodują. Od niepamiętnych czasów nie potrafimy żywnością rozsądnie gospodarować, nie naruszając dobra naszej planety, podkreśla profesor Giza-Poleszczuk. Często prowadzimy do katastrofalnego wyjałowienia gleby przez nasze uprawy, ale przyczyny głodu leżą gdzie indziej. One z jednej strony są związane ze zmianami klimatu, a z drugiej głód jest związany z nierównościami ekonomicznymi, z wyzyskiem, z totalitaryzmami różnego rodzaju, przyznaje socjolog. Oczywiście, jest rzeczą piękną i niezwykle ważną, żeby prowadzić akcje humanitarne i pomagać ludziom, którzy są dotknięci głodem, ale warto byłoby bardziej energicznie zabrać się za zwalczanie samych przyczyn, podkreśla ekspertka. Jak zauważa socjolog, wymaga to jednak niezwykle odważnych decyzji i bardzo śmiałego przywództwa. Łzy wzruszenia. Pracownicy Światowego Programu Żywnościowego, który ma swoją główną siedzibę w Rzymie, na wiadomość o pokojowej Nagrodzie Nobla zareagowali płaczem ze wzruszenia. Jak przyznaje pracująca tam Polka, początkowo nikt nie dowierzał. Podczas lat pracy w WFP zawsze zdawałam sobie sprawę z tego, jak szlachetne jest to zajęcie, a pandemia uświadomiła nam to jeszcze bardziej. Wielu naszych pracowników, rozsianych po świecie, zakaziło się koronawirusem, relacjonuje Polka w rozmowie z polską agencją prasową. Wszyscy ogromnie się cieszą. To płacz ze szczęścia i duma. Jesteśmy przekonani, że jest to zasługa przeogromnej pracy i poświęcenia wielu naszych kolegów, dodaje. Odpowiedzialność. Profesor z Uniwersytetu Warszawskiego, zapytana o to, czy przyznanie Nobla Światowemu Programowi Żywnościowemu pomoże zmienić postawę ludzi wobec problemu głodu na świecie, odpowiada, że jako socjolog jednak w to wątpi. Być może trochę nawet zdejmuje to z nas odpowiedzialność. Część ludzi powie teraz, jest taka wielka, wspaniała organizacja, oni się tym zajmą, a ja nie muszę się niczym przejmować,
po czym na śmietniki wyrzucane będą kolejne porcje niezjedzonego pożywienia, podsumowuje profesor Giza Poleszczuk. WFP działa głównie w Afryce subsaharyjskiej, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej oraz w Azji Południowo-Wschodniej. W 2019 roku udzielił pomocy blisko 100 milionom ludzi w 88 krajach świata. Rozmawiała Justyna Mastalerz.